Na początku była miłość, ale potem wkradł się grzech. Ale Bóg nie zostawił nas samych z naszymi grzechami, tylko zesłał swojego Syna, który za nas umarł i zmartwychwstał. Jedyne, czego potrzeba, to uwierzyć i przyjąć dar nawrócenia, a Jezusa jako swojego jedynego Zbawiciela i Pana. I wtedy Duch Święty przyjdzie do Ciebie i zaprowadzi Cię do wspólnoty. I kochani, to jest kerygmat, to jest ta najważniejsza wiadomość, którą ma chrześcijaństwo, to zaoferowanie temu światu. My się z Wami nią dzielimy w te święta wielkanocne i życzymy Wam po prostu najbłogosławionych bardziej świąt. Aleluja! Aleluja! Aleluja.